Dzień dobry i witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale, w kolejnym naszym podcaście Neurofiki. I słuchajcie, dziś sytuacja jest rzadka, gdyż... Nietypowa. Nietypowa, oprócz mnie i Maćka, czyli Waszych ulubionych neuroterapeutów, wrzucam Wam kolejne dwie osoby, które również pracują w ten sposób. Wasi kolejni ulubieni neuroterapeuci. Tak, czyli teraz jest czwóreczka. Tutaj z nami jest Krzysiek Kwieciński i Piotr Baćmaga. Dzień dobry. I dzisiaj... Dzień dobry, witam panowie, tak? No. Jak będziecie chcieli, jest szansa, że będziecie mogli się ewentualnie za chwilę przedstawić. Chociaż nie wiem, czy jest to potrzebne. Potrzebne. Tak, ale tak. Powiedzą. Natomiast zanim jeszcze przejdziemy tutaj do rozmów z chłopakami, to napomknę wam, jaki dzisiaj będzie temat. Bo temat myślę, że jest bardzo istotny, który non-stop wypływa na naszych szkoleniach. Na filmach. I poza nimi. W materiałach wszędzie. I dotyczy pewności siebie w gabinecie. Pogadamy sobie o tym, tak. Kim jest tak naprawdę pewny siebie terapeuta, co to w ogóle znaczy, czy to chodzi tylko o gabinet i o różnych naszych takich niuansach gabinetowych, które spowodowały, że chyba z tą pewnością już nie jest najgorzej, ale bywało różnie. Dobra, od kogo zaczynamy? No, wiesz, Piotrek, numer jesteś, no, nie, Piotr, tego... jesteś trochę młodszy, Krzyśka. Jestem. Ciutkę. Delikatnie. Może zaczniemy od siebie. Tak, wiesz, w bardzo dużym skrócie, jakbyś chciał powiedzieć coś o sobie takiego, starczy. No to jestem fizjoterapeutą, posługuję się neurodiagnostyką w codziennej praktyce, uzupełniam sobie ją o różne metody. No i tak sobie działam w pracy gabinetowej tutaj z wami, ale oprócz tego wspomagam i prowadzę szkolenie z masażu tkanek głębokich. No i właściwie to tyle. Super. Bardzo miło Cię poznać, Piotrek. Dziękuję. I Krzysztof. Witajcie. Ja podobnie jak Wy pracuję w neuroprojekcie. Sorry? No, tak, to trochę za ścianą, trochę nie za ścianą. Maciek pracuje w drugim gabinecie, więc jakby jego widuję rzadziej. Ale tak, głównie pracuję kinezjologią w nurcie PDTR-u i takiej kinezjologii energetycznej. Ja sobie to uzupełniam o taką pracę strukturalną. Głównie są to techniki z masażu tkanek głębokich. No i dwa kursy, które jakby prowadzę, no to właśnie masaż tkanek głębokich, no i tutaj neurodiagnostyka i terapia. Więc jakby tyle jakby może o mnie w kwestii jakby zawodowej na ten moment. Tak, w ogóle tutaj mamy team kleszczowa, team bokserska. Tak. Mamy dwie osoby, które pracują w gabinecie na bokserskim, czyli ja i Krzyś, i tutaj dwóch ziomków z kleszczowej, czyli Maciek z Piotrkiem. Dobra, słuchajcie, bo dlaczego my to poruszamy? Ostatnio była taka, przelała się, nie chcę powiedzieć, że fala goryczy. Ani czara. Chodzi o to, że mieliśmy warsztacik, takie korepetycje trochę z neurologicznej terapii, no i tam po prostu temat jakby, hej, co chcielibyście powtórzyć, jaki temat jest dla was ważny. No i osób było 20, się okazało, że z tego prawie, że połowa osób pewność siebie. Tak. Ja mówię, kurde, to trochę się robi taki coaching. Padł pomysł po prostu nowego szkolenia typu neurocoaching. Ja mówię, dobra, może nie teraz, może za kilka lat. Nie, oczywiście żarty żartami, ale jest to jakiś problem, przez co na przykład nie do końca możemy wprowadzić na przykład jakiś model pracy, który nam się podoba, nie do końca terapia idzie tak jak trzeba i dużo rzeczy psuje się i nie dotyczy to kwestii technicznej, czyli wszystko ze szkoleniami jest ok, z moją wiedzą merytoryczną jest ok, mniej więcej wiem co robić i z jakiegoś powodu nie idzie. Ja czuję, że to że tu jest problem, że jakoś nie jestem w stanie pacjentowi jakby przekazać wizji terapii jakiejś, plus jakoś mam problem z komunikacją z nim i on za bardzo nie wie, czy to będzie ok. I na przykład ja bym chciał pracować jakoś, bo boli go kolano, on mówi, że kolano, a ja kurde mówię, że może po prostu trzeba zbadać bioderko, staw skokowy, jamę brzuszną, kręgosłup i tak dalej, a ten pacjent mówi, że kolano i się okazuje, że ta pewność się tak szybuje w dół i robię to w końcu kolano i wiem, że nie będzie efektów. Przychodzi pacjent, mówi, że nie ma efektów i ja mówię, kurde, widziałem. I jakoś ta terapia stoi cała. Słuchajcie, w dużym... Czym to właśnie w ogóle pewność się w gabinecie? Piotrek, bo to jest, dlaczego od ciebie zaczniemy tutaj, bo jesteś młodym, bardzo dobrym terapeutą, i idzie ci dobrze, i pacjenci są ciebie bardzo zadowoleni. I powiedz mi, jaki jest twój teoretycznie, wiesz, jakby tutaj przepis na to? Mój przepis jest na to, żeby rozróżnić taką kwestię pomiędzy tym, czym jest odwaga, a pewność siebie.
Jeśli chodzi o taką kwestię, no to na pewno istotne jest to, żebyśmy byli pewni siebie, ale nie zarozumiali w swojej praktyce. Wychodzę z założenia, że ta pokora w praktyce terapeuty jest istotna, ale tak powiedzmy reasumując albo tworząc pewne zasady takiej odwagi w pracy gabinetowej, ja na pewno bym ustalił pierwszą rzecz. Uczymy się na porażkach, ale skupiamy się na sukcesach, bo łatwo jest na przykład pamiętać coś, co się wydarzyło x czasu temu, ale na przykład rzadko skupiamy się na tym, że w zeszłym tygodniu na przykład pomogliśmy pacjentowi w trudnym przypadku. Więc tu jest ta kwestia, że jak to też mawiał Mateusz Borek, żeby nie pomylić odwagi z odważnikiem, więc to jest dla mnie też istotne, że jednak ta pokora jest, ale pewność siebie, że wchodzę, wiem po co wchodzę do gabinetu, w momencie jak się drzwi za pacjentem zamykają, siadamy, rozmawiamy, on jest dla mnie najważniejszy. I staram się zawsze dobrać odpowiednie narzędzia do pracy. W momencie, kiedy wiem, że nie wiem, jak pomóc pacjentowi, bo na przykład po pewnym czasie ta terapia staje, to biję się w pierś, mówię nie wiem, są terapeuci, których mogę rekomendować, albo w razie czego specjaliści, gdzie warto uzupełnić to jakieś dodatkowe rzeczy. Więc skupiam się na tym, że rzeczywiście wydarzył się taki incydent, ale też skupiam się na tym, że jednak ostatnich kilkunastu terapeutów w perspektywie tygodnia pacjentów było rzeczywiście zadowolonych. Więc pewność siebie, ale też pokora, no i skupiać się na tych sukcesach, które rzeczywiście się ma. Nawet te małe, a nie rozpamiętywanie jakiejś takiej no, wielkiej historii, draki związanej z tym, że bo 3 miesiące temu miałem pacjenta o podobnym schorzeniu i w ogóle nie jestem w stanie mu pomóc. Mhm. To są takie rzeczy. Ale miałeś tak na początku, że jakoś bardziej to rozpamiętywałeś niż teraz na przykład? Myślę, że tak. To kwestia po prostu też doświadczenia obycia się w gabinecie, obycia się z pacjentami. Też pewnego rodzaju wytwarzamy mechanizmy tego, jak ta terapia wygląda. Ja pomimo tego, że zdania są podzielone, ja bardzo stawiam na to, żeby pacjent wyszedł ode mnie wyedukowany. Zależy mi na tym, żeby pacjent wiedział często, z czym przychodzi, bo czasami jest tak, że przychodzi z teczką, daje wam jako terapeutom tutaj dokument i tak naprawdę on dostał go w rękę i nic o tym nie wie. Więc mi zależy na tym, żeby pacjent wiedział, więc ta perspektywa tutaj tej świadomości pacjenta mi później to ułatwia. Później ja wiem, że jeżeli wyedukowałem pacjenta w pewnych kwestiach, no to zdecydowanie będzie mi lepiej prowadzić taką terapię i ja sobie też trochę tym pomagam, że rzeczywiście zaopiekuję się tym pacjentem, że rzeczywiście przejrzę tę dokumentację, pomimo że to też w jakimś tam perspektywie okresie czasu przyszło do mnie, że warto sobie wprowadzić coś takiego, no to na początku rzeczywiście no, jakieś praktyki takiej, no, były takie rzeczy, że no nie za bardzo ta odwaga była, ale to kwestia takiego budowania. To nie są rzeczy, które się robi od razu. To nie jest tak, że od razu jesteśmy w stanie każdemu też pomóc. Bardzo lubimy wzorować się na kimś, komu idzie. Pomimo tego uważam, że każdy ma swoje tempo i na to też powinniśmy zwracać uwagę, że nieważne nieważne jak szybko idziemy w pewną stronę, ważne, żebyśmy szli w tę stronę. I to jest taka dla mnie istotna kwestia. To było bardzo neurocoachingowe, moim zdaniem. Mega spoko. W ogóle fajnie powiedziałeś o tym właśnie tempie, bo widzę, że właśnie te wzory, znaczy tak, to, że jest w ogóle internet jest super, że można podpatrzeć różnych kolegów, bo tworzą kursy, tworzą po prostu jakieś tam materiały, wrzucają jakieś terapie czasami i tak dalej. I fajnie, że jakby mamy taką możliwość, ale my też na przykład często się wzorujemy na tym, że kurde, jakby on takie rzeczy robi, a ja nie, ale nie widzimy całej tej na przykład drogi teoretycznie, ile on jakby na przykład pracował, żeby na przykład nie wiem, w ten sposób jakąś wiedzę sobie posegregować, żeby jakiś warsztat poprowadzić, jakąś terapię przeprowadzić. I już chcielibyśmy tak, a chyba tak się nie da specjalnie, że to wymaga czasu. Ja jeszcze zwróciłem taką uwagę, że mi mocno takim punktem przełomowym było po prostu tworzenie i prowadzenie sociali, gdzie myślałem na początku, że nie wiem, czy ktoś to będzie czytał, nie wiem, jaki będzie odbiór, czy nie będzie jakiejś krytyki. Poczułem, że to się w jakiś sposób pozytywny tutaj odbiera ze strony bezpośrednio, czy to pacjentów, czy to osób, które po prostu to czytają. No i to też budowało pewnego rodzaju pewność siebie, że rzeczywiście ja wiem, o czym na przykład piszę, wiem, o czym mówię. No jeżeli przychodzi mi pacjent do gabinetu i pokrywa się to powiedzmy z treściami, które ja tam tworzę, no to w jakiś sposób daje mi tę przewagę, że wiem, że rozumiem ten mechanizm. Więc nawet
formie jakiegoś tworzenia dziennika, gdzie nie każdy musi to robić dla kogoś, ale po prostu spisywanie pewnych rzeczy też mogłoby być niegłupim rozwiązaniem, żeby po prostu umacniać się, żeby sobie to przepisać, że rzeczywiście to i to wychodzi w super, albo w takim i w takim przypadku mogę robić pewnego rodzaju rzeczy i to byłoby takie całkiem... Czyli to jest prawie terapeutyczny dziennik wdzięczności. Prawie tak. No, bo to jest fajna praktyka. Znaczy to jest fajna praktyka pod kątem tego, że mi się duże rzeczy udaje na przykład w życiu, no nie? Albo że nawet nie to, że udaję, tylko że ja po prostu mam dużo fajnych rzeczy w życiu mnie spotyka. Więc to rzeczywiście, bo my się nakręcamy. Jakby prostym przykładem tego nakręca się na rzeczy negatywne, to jest, nie wiem, załóżmy publikujemy jakiś materiał, nie wiem, YouTube, 10 komentarzy pod filmem, z czego 9 po prostu wszyscy wow, i w ogóle cudowne rzeczy robisz. Jeden taki, że nie poda mi się. I w ogóle zapinasz o tych 9, no nie, tylko po prostu jak udobruchać tą jedną osobę, no nie, po prostu dlaczego się to podobało, skąd takie stękanie u niej, no nie? Tak. No na pewno trochę jest tak nasz mózg zbudowany, nie, że jeśli coś, spotykamy się z jakimś takim negatywnym odbiorem, to on nam mocniej zapada w pamięć, no bo to jest dla nas teoretycznie ważne z perspektywy jakby przeżycia, że skupiamy się na jakimś zagrożeniu, mimo tego, że to w ogóle nie jest prawdziwe zagrożenie, nie, bo po prostu się trochę zmieniają czasy. Poza tym, no tutaj znowu wchodzi też taki aspekt tego, że zaczynamy zwracać uwagę na zdanie osób, które nas tak naprawdę w ogóle nie powinno interesować. Nie? Czyli to jakby nasze takie środowisko staje się szersze niż być może powinno być. No bo znowu tutaj to, czy jesteśmy gdzieś tak, znowu patrząc trochę dalej, jesteśmy bardziej bądź mniej pewni siebie, co będzie miało swoje odzwierciedlenie w gabinecie, bo tak jak sobie gdzieś tam też rozmawialiśmy o tym, nie da się po prostu robić tak, że jesteś ekstremalnie pewny siebie w gabinecie i bardzo niepewny siebie w życiu, albo odwrotnie, nie? Więc to tutaj dużo zależy od takiego środowiska. Czy mamy takie fajne, wspierające środowisko, czy to po prostu środowisko jest takie średnie i co chwilę spotykamy się z tym, że ktoś nas gdzieś tam dojeżdża. I jeśli mamy takie bliskie środowisko, no to mam nadzieję i jakby wszystkim tego życzę, żeby ono było fajne i wspierające. I żebyśmy się spotykali z tym, że gdzieś tam nasza rodzina, środowisko w pracy, nie? No to znowu jest też coś takiego fajnego. No gdybyśmy mieli taką sytuację, że wychodzimy z gabinetu, chcemy się koledze, koleżance z pracy pochwalić, że słuchaj, po prostu miałem fajnego pacjenta, turboterapia mi siadła, no po prostu pacjent jest mega zadowolony i usłyszelibyśmy: no i co z tego, ty i tak nic nie umiesz. Nie? To podejrzewam, że ta nasza pewność siebie od razu pikuje w dół, tak? Za każdym razem. Tak. Więc to ma ekstremalnie duży wpływ. No i to może być znowu też i w domu, i gdzieś na zewnątrz. Tylko że właśnie prowadząc social media, tak jak na przykład ja się bardzo przychylam do tego, co tutaj Piotrek mówił, że to jest bardzo fajne, bo spotykamy się, myślę, że zazwyczaj jest bardzo pozytywnym odbiorem naszych materiałów. Mówię, nawet nie tylko my, nasza czwórka, tylko generalnie w ogóle. Jak ktoś prowadzi coś fajnego, to raczej każdy, tak, raczej jest tak, jak ktoś coś komentuje, no to no musi być z nim coś bardzo nie tak, żeby pisał jakieś komentarze w stylu, że wiesz, gówno, że zmarnował czas, że to jest gówno, coś tam. No ludzie tak nie robią, albo po prostu z nimi jest coś nie w porządku. Wiesz, nie? No, generalnie na ulicy jak idziesz... Krzysztof, czekaj, musisz mikrofon bliżej, to ci drodzy. Tak. Jeszcze? Jeszcze. O, dobra, super, no. Dobra, więc jakby myślę, że jakbyś szedł ulicą, to nie znajdziesz osoby, która ci powie: ej, wiesz co, w ogóle coś jest z tobą nie tak. Źle wyglądasz. To się raczej nie dzieje, no nie? Jakby wiesz, w internecie jest jakby łatwiej o to, bo jest ta anonimowość, wiesz, łatwiej ci to napisać. Wiesz, no nikt nie ma, znaczy ja się parę razy złapałem na tym, że chciałem coś napisać i mówię, w sumie to po co ja ten prąd będę przepalał na takie coś, no jakby nie ma sensu, no nie? Ale jakby dużo osób jednak tak nie ma, no nie? Jakby łatwiej im jest coś w internecie napisać, natomiast na ulicy nikt do ciebie nie podejdzie i nie powie: ej, wiesz co, te spodnie w ogóle masz jakieś takie kijowe, no nie? No tak, a w internecie mam na ciebie czas patrząc. Dokładnie, no nie? Dokładnie. I tak. Prędzej się spotkasz z takim właśnie miłym odbiorem, nawet jak tej osoby nie znasz, no nie? Po prostu tak, wiesz, to ktoś ci powie, że ej, fajne spodnie, ziomek. No, znaczy wiesz co, prędzej się spotkasz z tym, że po prostu ktoś się do ciebie uśmiechnie i ty jesteś w stanie odwzajemnić ten uśmiech, no nie? To prędzej to się dzieje, no nie? A nie, że ty jesteś smutny i ktoś też podejdzie do ciebie i ktoś ci zrobi taki, wiesz, brzydką minę na przykład, no tak. Nie?
raczej to w realu się to nie dzieje. Natomiast tak. W internecie zupełnie inaczej to potrafi wyglądać. Nie? Tak, tak, tak. No. Oczywiście, nie? To jest jakby taka dodatkowa rzecz. Tak. Ale też jakby ta skala tego zjawiska w przeliczeniu jakby na ogólnie osoby, które cię gdzieś tam obserwują, to nie wiem, no dajmy na to jakiś Instagram, no to jeśli te osoby, które zdecydowały się na to, że cię obserwują, to raczej nie po to, żeby ci tam jechać, nie? No właśnie, to musi być jakiś ultra mały odsetek jest tych ludzi, mały, nie? Bo pamiętam, że teraz pewnie będzie ciężko zaobserwować, bo na przykład na YouTubie jest nie ma łapek w dół, no jakby nie widać ilości łapek w dół na dzień dzisiejszy. Ale mam takie sytuacje po prostu, że jak nie obserwuję też wszystkich filmów, ale wiem, że jak ja wrzucam filmy, w sensie tam jest mój ryj, to sytuacja jest taka, że pojawia się bach, bach, dwie łapki w dół, pierwsze, no nie? Czyli jakby ktoś czeka, że mówisz. Film trwa na przykład 25 minut, rzucony 5 minut i nagle dwie łapki, nie? Tak, tak, no? Tak, tak. No i mówię, o kurde, no jakby smutno, szkoda, że tacy ludzie są. Natomiast wrócimy sobie do tematu, a w ogóle fajna rzecz powiedzieć się, Krzysiek, odnośnie nieprzypalania prądu. To jest taki, nie wiem, jak się nazywa, ale właśnie taki strategia, żeby jednak coś nerwuje, wyrzucić to z siebie, napisać to, przeczytać to i stwierdzić, wystarczy. Już wyrzuciłem z siebie, mogę to już usunąć. Nie muszę tego wysyłać. No chyba, że jest dobrym tekstem. Jest dobrym takim dobrym dissem, to czasami po prostu można czasami delikatnie coś rzucić. Wniosek też chyba będzie z tego taki, że po prostu nie warto też brać pewnych rzeczy do siebie. Bo nie zawsze. Jeżeli to kiedyś podejmowaliśmy też próbę rozmowy na temat opinii w internecie, więc jeżeli spotkałbym się na przykład ja jako osoba, która tworzy jakieś treści w formie pisanej i ktoś mi napisze, że to jest kiepskie, no to ja też uważam, że ten komentarz jest kiepski. Ale jeżeli ktoś mi napisze, słuchaj, to jest kiepskie, bo ja bym zrobił to tak i tak. Konstruktywna i daje krytyka, co? Dokładnie. Jeżeli ktoś da jakąś propozycję w zamian, nie? Nie, że po prostu klepie dla samego klepania, tak. To jest akurat spoko. I jeżeli by była realna szansa na to, że część komentarzy może być nieprzychylna, ale jest jakaś, która buduje rozmowę, buduje być może ciebie jako terapeutę, żebyś spojrzał w to na inną stroną, na inny sposób, no to akurat byłoby całkiem w porządku. Tak, ale wiesz co, jeżeli ktoś na przykład konstruktywna krytyka, to jest takie, powiedzmy, na początku pewnie się wydaje tak, że na przykład ktoś na przykład do ciebie się odzywa na priv. Jeżeli jest jakaś interakcja, reakcja z tobą, to już tego w komentarzu nie piszą, nie? Po co to wyrzucać po prostu? Jeżeli twoim celem jest tylko dyskusja z autorem i jakiś, powiedzmy, no nie wiem... Wiesz, może być jakieś drugie tutaj tło tego... Znaczy, no chociażby jakieś wyjaśnienie tematu, no bo widzisz, że ktoś wrzuca coś, co merytorycznie jest na przykład bardzo błędne i szkodliwe przez to dla innych ludzi. Ostatnio właśnie co mi podesłałeś. Była taka sytuacja, nie? No, gdzie no, po prostu spotkałem znaczy, wiesz, no, treść, która była... Był, ale niekoniecznie no, bardzo, no, dokładnie, no była bardzo słaba, po prostu dotycząca jakby takich naprawdę mylnych przekonań na temat tego, co powoduje u nas dolegliwości bólowe. Tak, chodziło o to, że... I takie po prostu straszenie ludzi tym, że no, po prostu wystarczy, że no nie wiem, usiadłeś w sposób nieprawidłowy i jeśli będziesz tak robił, to będą cię bolały kolana albo biodra, albo kręgosłup. Tak. I po prostu no, musisz ultra uważać na to, jak siadasz. I jak wstajesz, tam było głównie, jak wstajesz wiesz, wiadomo, na przykład. Że nie. I oczywiście i jest to jakby kierowane ogólnie do ludzi, bo to ja też rozumiem, że mogą być takie sytuacje, gdzie no jesteś po świeżej operacji biodra. No tak, to kolana, gdyby coś takiego było pisane na grupie na Facebooku endoprotezoplastyka fani, no nie? To okej. Okay. I jakby takie treści mogą być bardzo przydatne, bardzo fajne, ale to było jakby skierowane stricte do osób tak ogólnie. No, zakładam, że raczej do zdrowych. Raczej to chodzi o profilaktykę niż leczenie. Tak, i to w dodatku było w kontekście profilaktyki. Okay. Dokładnie. Natomiast, więc, tak. No, jakby też po prostu wdałem się w rozmowę z autorem, no bo też nie było sensu jakby tam cisnąć gdzieś pod komentarzem, nie? No, to jest właśnie fajna rzecz. W ogóle jak zboczyliśmy z tematu, to do niego sobie wrócimy delikatnie. Natomiast ciekawa rozkmina jest taka i ja na przykład nie lubię bardzo sytuacji, kiedy na przykład ktoś wychodzi od jakichś różnych terapeutów i się okazuje, że ma taką przypuszczenia typu to ja nawet nie potrafię wstać z krzesła, już tym bardziej usiąść, chodzić, kiepsko oddycham, nawet się zsikać dobrze nie potrafię za przeproszeniem, już nie mówię o wypróżnieniu, wszystko robi źle, no nie? I w ogóle moje życie jest pasmo niepowodzenia i po prostu nieszczęść. Tu krzywa łopatka, tu krzywe kolano, ale jak coś, to znajdzie się robota jako dzwonnik, nie? Tak, ale jest takie przypuszczenie właśnie, że niektórzy tak wychodzą i mi się wielokrotnie też zdarza, że przychodzi pacjent i pyta się, więc ja bym chciał powiedzieć, że pan mi powiedział, czego ja nie mogę.
Ja na niego tak patrzę. Co? Jakby mówię, kurde, koleś zdrowy, silny się wydaje. Jak to, czego nie możesz? No, nie? Wszystko, co w kodeksie karnym. No bo ja mam tutaj jakąś przepuklinę i tak dalej, ale wiesz, jakby nic nie wskazywa to, że ja mam mu czegoś zakazywać. Mówię, kurde, no jakby się nauczył szukać swojego ciała i po prostu jak cię będzie bolało, to po prostu tego nie rób. Ja też nie jestem fanem robienia na przykład, nie wiem, ćwiczeń w bólu stricte. Można zrobić to pewnie lepiej. Natomiast jest takie przypuszczenie typu, czego nie mogę, no nie? Mhm. Proszę zacząć, ja dobrze sikam. I tak dalej, więc tak to wygląda. Wracając, do pewności się w gabinecie. Ja do Krzyśka, który teraz jakby taką myśl, bo pamiętam taki kurs, jak byliśmy chyba w Jaśle. Okay. I on ma taki, nie wiem czy kojarzycie, taki mocny wydźwięk właśnie dotyczący pewności siebie, po prostu, bo grupa zgłosiła takie problemy swoje. Tak. Które dotyczyły tego, że oni na przykład chcą trochę inaczej patrzeć na tych ludzi, oferować im coś więcej niż pracę lokalną i ci pacjenci na przykład nie za bardzo są do tego przekonani. Co powoduje, że oni po prostu na początku tak efekt wznoszenia, że ja chcę pomóc, wychodzę ponad tutaj, poza program i w ogóle chcę fajniej, a oni, że panie masaż. I oni tak, nie warto się produkować, to no nie? Coś tak. I wiem, że Krzysiek ma taki wtedy jakiś motywacyjny wykład, speech. Wtedy jeszcze, dotyczący właśnie tej pewności siebie. I jakbyś mógł, bo to było nawet spoko, nie wiem, czy pamiętasz w ogóle. Pamiętam. To możesz tak naprawdę fajny, bo kilka rzeczy podrzuciłeś wtedy, pamiętam, ciekawych. Czy, wiesz, jakby ja nie pamiętam całej wypowiedzi, ale ja pamiętam ten tekst w kontekście, że uważam, że jako fizjoterapeuci, nawet nie tylko jako fizjoterapeuci, ale generalnie jako ludzie, to dobrze byłoby, gdybyśmy zrobili kurs pewności siebie. Jako pierwszy, no nie? Tak to mniej więcej zabrzmiało, że jako fizjoterapeuci to powinniśmy zrobić kurs pewności siebie. W kontekście tego, że my często mamy umiejętności, tylko czasami jakby mamy takie wewnętrzne przekonania, które nas hamują do tego, czy to, co chcemy zaoferować danej osobie, jest spoko. Bo właśnie często to się wiąże z tym, że ja mam jakieś narzędzie, ale nie wiem, jak ta osoba, która do mnie przychodzi, zareaguje na to narzędzie. Że na przykład, czy ja będę potrafił to sprzedać w tym formacie, nie? Mhm. Bo nie wiem, czy to o to ci chodzi dokładnie, nie? Myślę, że tak. Myślę, że to jest dobry moment do zahaczenia dyskusji, bo ja myślę, że my o tym temacie rozmawiamy, dlatego że próbujemy gdzieś tam przepchnąć pewnego rodzaju jakby ideę. Pewnego rodzaju, bo jakbyśmy skupiali się stricte, byśmy siedzieli w temacie po prostu terapii takiej klasycznej, standardowej, manualnej, która no, jest coraz lepiej, ale jednak dalej skupia się często w tych klasycznych szkołach na pracy w miejscu dysfunkcji i na gdzieś tam wyjścia trochę poza ten obszar dysfunkcyjny, czy właśnie... No, zazwyczaj nawet bólowy po prostu, nie? No, często jest to nas nakierowane. Zgłasza jakikolwiek ból i praca w miejscu bólu. No to jest raz, że to jakby są... To mogą być błędne przekonania pacjentów, ale za tym idą właśnie nasze, znaczy, no tak, nasze jako terapeutów. Błędne przekonania o tym, że ktoś sobie coś pomyśli o tym, nie? I tutaj ja to bardzo często porównuję do tego, jakbyśmy my weszli sobie po prostu w buty pacjenta i idziemy skorzystać z jakiejkolwiek usługi, nie? Takiej, no powiedzmy, nawet zdrowotnej. Niech to będzie na przykład idziesz do stomatologa. No to kto przy zdrowych zmysłach, w ogóle nie znając się przecież na tym, no idzie i mówi tak. Słuchaj, ja tu mam czwórkę do zrobienia, ale robimy ją kanałowo i używasz tych i tych leków i chcę mieć to robione pod mikroskopem i generalnie najpierw zrobimy pantomogram, ok? To tak robimy. No nikt tak nie mówi. Tak, ale i wiesz, nawet... dokłada do tego jeszcze coś. Oczywiście zdarzy się, że przychodzisz do stomatologa i on pyta się po co, a ty mówisz, że mam ból na dole, chyba w czwórce. On tak patrzy, wiesz co, raczej jest o ta czwórka, ok? Chyba w szóstce. A ty mówisz, no jakby spoko, no jakby on to, wiesz, jakby dokładnie, ocenia. Dokładnie, nie? I robi, no nie, jakby tutaj to. A ty nie mówisz, wiesz co, raczej w czwórce. No właśnie o to chodzi, nie? Ty się po prostu w takiej sytuacji ufasz, że idziesz do osoby, która po prostu to umie i tym się profesjonalnie zajmuje. Więc ja zakładam, że u nas jest dokładnie ta sama sytuacja. Przychodzi ktoś do nas i teraz, no znowu, mogą być różne sytuacje, bo tacy pacjenci, którzy bardzo chcą mieć zrobione coś gdzieś w jakimś miejscu, to się czasami zdarza. Myślę, że nam już coraz rzadziej i po prostu taką osobę miałem no ładnych parę lat temu i uważam po prostu, że to
tam coś nie grało chyba na innym poziomie, nie? Mhm. Bo w ogóle w komunikacji się tego nie dało w żaden sposób ugryźć i jakby tyle. No ale jeśli ktoś do nas przychodzi, to no jeśli na spokojnie komuś po prostu wytłumaczymy, dlaczego jest tak, że boli go na przykład kolano, a problem pierwotny był w biodrze. I jeszcze na przykład komuś pokażemy, no mamy przecież narzędzia do tego, żeby mu pokazać. No właśnie, możemy zbadać toniczność mięśni, możemy nawet, ale nawet nie znając tego, aha, no można komuś pokazać zakres ruchu na przykład w biodrze. No to umie generalnie każdy terapeuta. No tak. Bez dokładnie. Względu na to, czy zajmuje się ruchem, czy zajmuje się terapią manualną. Na studiach. No na studiach po prostu to kinezjologia i kinezyterapia tak, tak. Na podstawie po prostu, wiesz, umiesz tylko anatomię, to umiesz. Tak, bo to i tyle. Pierwszy rok mniej więcej. Pokazanie pacjentowi takich rzeczy, to już po prostu daje mu do zrozumienia, że ty po prostu wiesz, co robisz. I w tym momencie każdy, no po prostu zdrowo myślący człowiek mówi, że okej. Okay. No bo czemu miałby z tym dyskutować? Wiesz, ja się tak zastanawiam, czy na przykład to nie wynika z tego, że rzeczy, którymi zajmujemy się, z pozoru wydają się proste. Wiesz, o co chodzi? Mhm. No bo jednak jest jakby ból ciała, chodzi o jakieś ćwiczenia, masaże, więc jakby wiesz, to się wydaje być stosunkowo proste. Niespecjalnie też drogie i to też zajmują się często osoby, które wiesz, jakby studia, pach, pach i robisz, albo nawet nie, no bo możesz być technikiem masażystą, nie wydaje się jakoś to ekstremalnie skomplikowane, mhm. Więc może to jest tak samo jak dietetyka, no nie? Ona też jest uznawana, że jaki problem z jedzeniem, po prostu wiesz, jak wrzucasz brokuła i heja, no nie, jakby co nie, tu dyskutować. Tak, ona z reguły, ona więcej tak, awokado, wiesz, nie? Więcej brzuszków tak, i jedziesz. Tak. No? Ona wydaje się prosta dietetyka i fizjoterapia też się tak, myślę, że ogólnie, tak sobie teraz pomyślałem, że wydaje się prosta. Stomatologia, wiesz, kurde, twarz, unerwienie, drogi sprzęt, wiesz, studia. No to jest już taka niezabawa dla dzieci. Może w tym kierunku, no nie? Jakby. Może trochę, ale z drugiej strony, wiesz, jest jakby też druga strona medalu. No często są to takie osoby, które jak już zdecydują się na to, żeby pójść do terapeuty z jakimś swoim problemem bólowym i na przykład no, chciałyby, żeby im, nie wiem, rozmasować dokładnie, no, to teraz, bo to też kilka razy się po prostu posłużyłem takim tekstem w stosunku do pacjenta, który bardzo chciał, żeby mu gdzieś tam masować, powiedzmy, okolice krętarza, nie? Co jakby już lata temu, gdzieś zaczynając pracę, no wiedziałem, że to jest skazane na porażkę akurat u tych osób. I mi po prostu tłumaczą, że tu proszę mnie tutaj tak mocno masować. Ja mówię, no ale dlaczego? Bo mnie tutaj boli. Ja mówię, ale to już rozumiem, że tutaj nigdy nie było to robione, tak? No nie, no było, bo tam jeden masaż, drugi masaż, coś tam, nie? Ja gdzieś tam ten temat starałem się trochę olać, robić gdzieś tam rzeczy po swojemu. I pamiętam właśnie pierwszą taką sytuację, gdzie jakaś, no taka pani mi powiedziała po prostu, że ona to kiedyś miała takiego masażystę, on to ją po prostu tak dobrze masował i to po prostu było coś. No i ja już się wtedy zapiniłem, mówię, no to dlaczego pani nie chodzi dalej do tego samego masażysty, tylko do mnie? Ona, no bo mi to nie pomagało. I ja w tym momencie cisza. I zauważyłem, że tam się nagle pojawiło takie połączenie synaps. I tak, i generalnie od tego momentu trochę się ta komunikacja zaczęła poprawiać, nie? Tak, bo to może chodzi. Bo powiedz, bo tak miałeś wiesz co, nie, chodzi mi też o to, że są dwa aspekty, które chciałbym poruszyć. Pierwszy, rzeczywiście zależy od typu pacjentów, którzy przychodzą. Bo jeżeli przychodzą tacy bólowi, że długo się borykają z dolegliwościami, no to raczej nie jest tak, że to miejsce lokalne będzie główną przyczyną tego bólu, który się tam znajduje. Ale na przykład jeżeli przychodzą sportowcy, którzy przychodzą na przykład profilaktycznie i regularnie i chcą na przykład sobie coś lokalnie, to zupełnie inna specyfika, nie? Tak, no, to jest specyfika tej pracy. Druga rzecz jest taka, że rzeczywiście mówiliście o kursie w Jaśle, no to większa część grupy tutaj to już pewnie są osoby, które są na studiach jeszcze w trwaniu. Tam była młoda grupa. Tak, więc raczej młoda. No, albo taka, wiesz, świeżo i pracująca w takiej, wiesz, ale NFZ coś takiego. Tak, okay. Tak. Więc no. Też jest taka sytuacja, że ja też się z tym spotykałem, bo miałem takie kilka incydentów, ale ja bardzo szybko to starałem się w ogóle minimalizować, bo jesteśmy osobami młodymi i przychodzą do młodych osób pacjenci. No i czasami jest tak, że to poczucie tej pewności, że ta osoba wie, co ma robić, jest
kiepsko. I to jest kwestia nie nasza, tylko rzeczywiście w głowie pacjentów. Jest taka sytuacja, czy pan wie, czy coś, tak dalej. Ja mówię, kurczę, może to, może tamto. A ja tak się pytam, z racji tego, że mam brata stomatologa i wrócę tutaj do tego twojego porównania. Czy jak idzie na przykład pan, pani do stomatologa, to też każe wiertło wybierać? No i to jest taki prosty, właściwie urwany komunikat pod kątem dalszego tutaj poruszania tego tematu, jeżeli pacjent przychodzi z konkretnym oczekiwaniem. I to jest ta rzecz, o którą ja bardzo często pytam. Jakie jest oczekiwanie podczas dzisiejszego spotkania? Czy mamy podziałać sobie przeciwbólowo i to w perspektywie czasu się wydłuży? Czy raczej zająć się taką skuteczną formą pracy, normalnie jak Morfeusz i dwie tabletki, czerwona, niebieska? Czy mamy rzeczywiście zabrać się za to porządnie i znaleźć przyczynę tych dolegliwości? Więc tu też przekazanie takiej informacji będzie w stanie, myślę, ułatwić osobom takie komunikacje bezpośrednio z pacjentem, bo to będzie po prostu prosta zasada na konkretnych, prostych warunkach. Albo będzie bolało w perspektywie dłuższego czasu, ale tam raz na jakiś czas będzie przechodziło, albo rzeczywiście robimy konkretną robotę. Tak, ale to tak można, być może wiesz, sytuacja taka, że właśnie ten jasny komunikat, bo jak ktoś na przykład przychodzi, wiesz, na przykład jak ja bym poszedł na przykład po prostu do gabinetu fizjoterapii, po prostu chciał masaż, bo po prostu chciałbym masaż, no jakby chciałem być dotykany, chciałem mieć zapach, jakieś oliwka, żeby jeszcze była coś takiego. Wtedy bym pewnie nie poszedł do gabinetu fizjoterapii, tylko gabinetu masażu, ale... No dokładnie tak. Tak. I tam możesz sobie zazwyczaj wybrać zabieg, jaki byś chciał, nie? Tak, no nie? Czasami chciałbym, żeby ktoś mi doradził na przykład, no nie? Ale dalej z masażu. Tak. I to byłoby spoko, żeby ktoś zrobił mi ten masaż. Jednocześnie, na przykład jakbym na przykład nie wiedział, to gdzieś tam w trakcie wiedział. Wie pan co, jakby oprócz takiej pracy, która, mam nadzieję, że w ogóle przyniesie super ulgę, przecież jestem super masażystą, wiadomo, no nie? Ale możemy też spojrzeć na to z innej perspektywy w przyszłości, albo na przykład powiedzieć o tym, powiedzieć, no nie? I ktoś mówi, okej, czyli można coś oprócz masażu robić na ten ból pleców, a ty mówisz, jak najbardziej, no nie? Po prostu trzeba na pewno zbadać kogoś, więc możemy tego przyjąć na tym wizycie i po prostu ktoś przychodzi z innymi oczekiwaniami, więc może w tym kierunku. Nam też, tak zauważam, że jest prosto o tym mówić, bo po pierwsze ludzie przychodzą już jakby z jakimiś tam, znaczy po prostu przychodzą, najczęściej ja tak mam, w większość przypadków, aczkolwiek przypomina mi się teraz pacjentka, która jakiś czas temu przyszła, wydaje mi się, że widzieliśmy się tylko dwa razy, a może i raz, musiałem zerknąć w kartę, no i sytuacja była taka, że ona przychodzi i mówi, panie Patryku, w ogóle była u pana moja córka, sztos, po prostu bardzo zadowolona, super, po prostu pani pomógł tym z bólem kręgosłupa i było jej dziecko u pana, jeszcze lepiej. Wszystkich to zaskoczyło. No i ja jestem teraz w takim razie. I bym chciał, żeby pan mi zrobił coś tutaj w tym barku, jakby, ale że jakby to było takie, że z barkiem. Ja mówię, proszę panią. To, że ja mam takie dobre efekty i pani córka była zadowolona ze swoim dzieckiem, to dlatego, że mi nie można powiedzieć, co ja będę robił. No nie? Tylko dlatego te efekty są w porządku, no nie? Bo nie da się narzucić ona. Ale chyba się nie widzieliśmy już. No. Czyli jakby zostało to zaakceptowane na jedną wizytę. Albo poprawiło się, też tak może być. Ale po prostu chyba nie dostałem żadnej informacji zwrotnej, jakiejś dobrej. O właśnie. To mi się teraz też od razu o tym przypomniało, że to też czasami jest związane z tą pewnością siebie. Jak zaczynamy sobie rozkminiać to, czy to, że ktoś do nas nie wrócił, to zaczynamy sobie od razu wiercić w bani, że pewnie nie pomogliśmy, pewnie ktoś był niezadowolony, pewnie sobie coś tam pomyślał i w ogóle jakby zaczynamy się na to nakręcać w tą stronę, a generalnie powodów, dla których ktoś nie wraca, może być w sumie bardzo dużo. Bo to może być, oczywiście może być tak, że ktoś nie był zadowolony i poszedł sobie gdzieś indziej, spoko, nie? Tutaj w takich sytuacjach dobrze jest też, tak jak nawiążę do tego, co już mówiliśmy, postawić na taką jasną, prostą komunikację. Czyli na przykład jeśli ktoś ma oczekiwania, że przyjdzie raz i po prostu jest zbawiony i uleczony, no to tutaj trzeba komuś wytłumaczyć na podstawie jakby już tego, co zbadaliśmy, jakaś sytuacja, no że po prostu czasami to może potrwać dłużej, to może potrwać dużo dłużej. I że tak naprawdę gdzieś tam po jakimś czasie, obserwując efekty terapii, jesteśmy w stanie mniej więcej określić, ile to może potrwać. I wtedy dla pacjenta to też zazwyczaj jest w porządku. No ja nie pamiętam teraz w ostatnich latach takiej sytuacji, żeby ktoś mi powiedział, no nie, jak mam przyjść na przykład tam 3 czy 5 razy, to nie. To sorry, to ja rezygnuję, nie? Tak. Więc o tą komunikację się tutaj znowu sporo rozbijam. No i druga rzecz jest właśnie taka, że mogą się zdarzyć rzeczy zupełnie od nas niezależne. Typu, no po śmierć. Prostu ktoś się umówił. Może tak się zdarzyć. Może się tak zdarzyć. Ale ja kiedyś miałem taką sytuację. Tak. Miałem pacjenta, to był starszy człowiek.
To nie tutaj w praktyce gabinetowej projektowej, ale miałem rzeczywiście taką sytuację, że pacjent już mi więcej nie przyszedł właśnie dlatego, że no niestety odszedł ze świata. Tak. Wiesz, jakby myślę, że osoby, które zdarza się, były na studiach, znają, wiesz, sytuację typu i mi się to na praktyce zdarzało, aczkolwiek miałem kilku pacjentów starszych, którzy prawdopodobnie już nie żyją, no bo tam mieli lat 90 coś, a to było lat temu z 8, więc jest szansa. Znaczy, na to, że... Ja też kojarzę takie sytuacje, bo ja na przykład jak pracowałem gdzieś z pacjentami tymi neurologicznymi, na przykład z pacjentami poudarowymi, to czasami były też osoby, które były dosyć świeżo po udarze, ale już wymagały jakieś wdrożenia rehabilitacji. No to po prostu dostałem kilka takich telefonów, że ktoś dostał na przykład drugiego udaru, no i niestety już jakby nie mam po co przyjeżdżać. Mhm. Ale wiesz, no i się więcej wiadomo. Tak, standardowy tekst. No. O, dzień dobry, na praktykach. A pani Maria, na której sali dzisiaj leży? Pani minus Maria, jeden. Dzisiaj nie będzie z nami już nigdy. Dzisiaj nie będzie z nami już nigdy. Tak. No i wiesz, oj, się okazuje, że po prostu w weekend po prostu wiadomo, no tak, nie było zajęć i jej się po prostu umarło, bo on przed zajęciem były na przecież tam OIOM-ie albo zaraz w jakichś innych konkretnych oddziałach, więc... Okay. To większość tak, teoretycznie osób spotkało się z czymś takim, no nie? To jest jakby takie ocieranie się ze śmiercią w pracy. Ale też mówiłem o innych rzeczach, tak? Takich bardziej lightowych, no po prostu komuś może coś wypadło, przeprowadził się, dziecko się rozchorowało, dokładnie, zmiany grafików pracy, coś. Nagle się zrobił jakiś tam straszny fuck up i po prostu to się gdzieś oddaliło w czasie. Tych czynników na przykład może być mnóstwo. Może być. No, nawet teraz nie wymyślę pewnie, wiesz, promila tego wszystkiego. Może koronawirus. Ktoś zachorował. Może być. I tak było dalej. Dużo takich sytuacji, że po prostu pacjenci odwołali dlatego, że byli na kwarantannie. No to teraz. Albo to po prostu ktoś z ich rodziny ma tak, i po prostu on też siłą rzeczy musiał wylądować osobą, na kwarantannie i tak dalej. Nie? Więc tego może być spoko i jakby co to w ogóle nie warto sobie tym ryć beretu, że to wina leży od razu po naszej stronie. Mhm. Ja myślę, że to znowu są rzadkie sytuacje. Ja jeszcze tak wracając do tego tematu i takiej komunikacji z pacjentami, też rekomendowałbym w razie czego osobom, które mają trudności z tym, żeby pewność siebie taką przekładać na pracę tutaj z pacjentami, no po prostu stworzenia pewnej listy wad i zalet swoich. Ja wiem, że łatwiej się pisze o wadach niż zaletach, ale warto byłoby sobie na przykład takie rozwiązanie treningowe, strasznie mentorskie, coachingowe, natomiast uważam, że praktyczne, ale zrozumienie tego, jakie ma się wady, jakie ma się zalety i to przekuć na pracę byłoby dobre, bo na przykład są bardzo dobrzy specjaliści, którzy na przykład nic podczas terapii nie mówią. Robią robotę, ale nic nie mówią pacjentom. No i ci pacjenci tacy, no fajnie, bo jest poprawa, ale coś nie ma czegoś takiego, nie? Więc być może, jeżeli ktoś ma problem z otwartością do pacjentów, gdzie to jest zawód, który no dosyć jest istotny w tym, żeby być komunikatywnym, być może budowanie tego w ten sposób, tej pewności siebie poprzez na przykład doszkalanie się z zakresu, nie tak szeroko być może pewności siebie, o której mówił Krzysiek, ale być może na przykład tym, w jaki sposób rozmawiać, w jaki sposób przekładać pewne rzeczy, jak budować taki autorytet, bo być może ta pewność siebie wiąże się z tym, że na przykład ja też zwróciłem na to uwagę, ja bardzo lubiłem sobie w dresie przyjmować pacjentów i no to taki styl mam, że lubię. A lubiłem, ale teraz zacząłem w ogóle też nawet taką budować swoją pewność siebie, bo cały czas to tworzę, to nie jest tak, że... Tylko kamizelkę. Nie, no bez przesady. I pantofle. Nie, ale... Spinki do mankietów. I krawat. Ale chodzi o to rzeczywiście, że być może budowanie takiej pewności warto byłoby sobie też zrobić podczas samego takiego ubioru. To jest taki mały czynnik, który być może coś zmieni. Być może też zmieni takie postrzeganie nas jako terapeutów przez innych. W pewnym momencie, jeżeli ktoś już ma taki mocny autorytet i tych opinii na tym, na przykład na jakiejś aplikacji jest dużo i wszyscy wtedy walą te grafiki, kalendarze, są tam obłożone na 2-3 miesiące, no to już sobie można tam przyjmować. To wtedy będziesz w dresie i hawajskiej koszuli. No, tak, będę jak Robert Mazurek w RMF-ie. No. Tak, może taką kolorową w tak. Ale myślę właśnie, że w kontekście tego ubioru to też nie mówimy o tym, żeby od razu w garniturze wjeżdżać czy coś. Nie. Tak, ale myślę, że właśnie... A wszyscy dobrze wiemy, że są osoby, które tak robią. Więc być może to też... No, w marynarce to nie widziałem, ale... Koszula i krawat, jakby tak, to się zdarza. Tak. Jeśli, znaczy, dla mnie to jest osobiście dziwne, ale jeśli komuś to poprawia
pewność siebie i takie poczucie, że jest fajnie, to czemu nie? Znaczy wiesz, myślę, że jak się po prostu ubierzesz dobrze i dobrze się czujesz w jakimś tam ubiorze, to spoko, bo teraz wiesz, nie chodzi o to, żeby ubierać się i czuć się na maksa. Żeby się przebrać. Dokładnie. Czyli się czujesz, jakby Halloween był każdego tak, dnia. Tak, myślę, że to jakby autentyczność twoja, którą ty czujesz z tym, co robisz, jakby to jest też istotne, nie? Ale to, co Piotrek też powiedział w kontekście tego, jak nas pacjenci mogą odbierać, bo powiedzmy, że ubierzesz się luźno i tobie jest spoko, no nie? Ale pacjent tak pierwsze co? Taki młody. Taki w dresie. I od razu tych jest od razu kilka lub kilkanaście i ty możesz po prostu obronić się tylko i wyłącznie swoją wiedzą i tym, co będziesz zaraz robił, no nie? I jakby to bardzo łatwo jest potem odwrócić, kiedy zaczynasz robić wywiad, zadajesz pytanie, te pytania są celowane, konkretne i jak ta rozmowa jest prowadzona, to myślę, że to zaczyna się jakby, wiesz, wyrównywać. Tak, natomiast ale pierwsze wrażenie no pierwsze wrażenie jest jednak istotne. Trudno się odkręci się często, no właśnie o to chodzi, no nie? Właśnie o to chodzi, więc jakby myślę, że to jakby ta schludność też w tym gabinecie też jest istotna, nie? Że raz, żebyśmy my się dobrze czuli, żeby nas ten ubiór nie krępował, ale też żeby po prostu to nie było jakieś takie właśnie, wiesz, że idę zaraz grać w piłkę czy coś takiego, no nie? No jakby no... Ta w turfach do gabinetu. Tak, albo tak. W korkach od razu, w lankach plastikowych. Polóweczka, Rafa Laurena i jakieś po prostu dobre, szyte na miarę wiesz, spodnie lniane. Jest. Tak. Wiesz, jest wiadomo, okay. Bo wszyscy zarabiają na Ralfa, no nie? Jakby wiesz. Ale tak, w Warszawie są tak zwane po prostu vintage shopy i tak bardzo popularne. Wiadomo, te second handy. Tak, myślę, że powinniśmy nagrać specjalny odcinek o modzie. Moda z tej okazji. Moda tak. W neuroterapii. Moda w neuroterapii. I tak co oczywiście co sezon, bo to trendy się zmieniają. I trzeba byłoby koniecznie zrobić taki haul zakupowy, że na ten sezon neuroterapii kupiłem konkretne jakieś tam rzeczy. Tak, i będę przyjmował pacjenta właśnie w tym po prostu niebiesko-zielonym po prostu kombinezonie, który będzie odzorywał właśnie przepływ limfy i krwi żylnej właśnie. Każdy poniedziałek. Chcę się głównie skupić na tym w tym roku. Takie są trendy. Ja tak jeszcze tak może trochę zmienię, może nie tyle, że temat, ale to chciałem powiedzieć. No. Nie, chcesz wiedzieć się, gdzie kupić taki kombinezon? Tak, to mi powiesz jest po odcinku. Jest taki vintage, fajny, powiem się. Spoko. Ale ja uważam, że czasami droga, którą jakby obieramy w kontekście, że na przykład idę na te studia, coś tam robię, studiuję, to jest jedno. Natomiast na moim przypadku to było tak, że ja gdzieś tam się zahaczyłem o restaurację, o sklepy z butami, więc jakby tam była taka kwestia, gdzie ja trochę tego musiałem się nauczyć. Że wiesz, podchodzisz do klienta i mówisz, jaka tutaj oferta dla pana, czego pan potrzebuje, jakimi butami pan jest zainteresowany na przykład. I ja na początku miałem na maksa z tym problem. Mnie po prostu szefowa po prostu wypychała mi krzyk, teraz. A ja jeszcze nie. Jak chwilińska, teraz. Tak, tak. I myślę, że jakby ta droga, którą ja gdzieś tam zrobiłem na studiach, w kwestii jakiejś tam pracy, to też jakby kształtuje to, że teraz na przykład łatwiej mi się rozmawia w gabinecie. Bo po prostu ja już mam taką, już trochę może nawet jak ktoś nie ma naturalnej zdolności do tego, by tak rozmawiać, bo są osoby, które po prostu są na maksa otwarte, wjeżdżają w temat i jest luźno, jest luźna gaducha, natomiast są osoby, które potrzebują czasu, żeby się otworzyć, potrzebują czasu, żeby gdzieś tam zagadać i pójście do jakiejś takiej pracy może troszeczkę jakby pomóc tym wszystkim, więc jakby to nie musi być od razu jakiś tam nie wiadomo jaki tam kurs, ale po prostu obyta droga w kontekście pracy i tego, co gdzieś tam się znalazłeś w życiu, też może być bardzo na maksa pomocne. Myślę, nie? Tak, szczególnie teraz w sytuacji, kiedy ktoś studiuje albo studiował rok temu, dwa i już był czas pandemii, siedział w domu i nawet nie mógł za bardzo z kolegami na studiach porozmawiać, już nie mówiąc o normalnej pracy, no nie? Dokładnie. To już juweniliek. Być może też dla części młodych fizjoterapeutów właśnie ta praca gabinetowa, gdzie rzeczywiście ma już tego pacjenta jeden do jednego, to już jest ta pierwsza praca, więc no praktyk po prostu doświadczeń. No. Znaczy, wiesz, na przykład często też jest tak, że jak kończysz studia, to wiesz, po której stronie ten cewnik z moczem zawiesić, wiesz, jak tam panią, wiesz, supportować z łóżka na wózek, ale tak naprawdę jak dostałbyś pacjenta, to nie wiesz jak to robić. Bo ja osobiście pamiętam, że skończyłem studia i szukałem roboty i gdzieś tam była właśnie taka kwestia, no co by zrobić z takim pacjentem. Ja wiedziałem co zrobić, ale mówię takie... Dajcie mi ugól, tak. Zrobię spokojnie trzy zabiegi. Ja tekstem z tyłu, no jakby ktoś mógł być powiedzmy przy tym, że jak ja bym coś tam zrobił, miałbym jakiś plan na to, żeby on mi powiedział, czy dobrze, wiesz, robię na przykład, nie? I tu była taka kwestia, że no nie dostałem tej pracy, co tu dużo gadać. I tydzień później byłem na kursie
właśnie z masażu tkanek głębokich. I ja mam później po tym kursie, gdzie mi się to na maksa jakby ułożyło, bo ja na kursie tak naprawdę nie dowiedziałem się jakiejś turbo mega wiedzy nowej, że o kurde, to nie wiedziałem, że takie rzeczy są na świecie, tylko ja tak naprawdę wiedziałem, że takie rzeczy istnieją, tylko to mi tak naprawdę ten kurs mi na maksa to ugruntował. I ja mówię, kurde, gdybym ja miał najpierw ten kurs, a potem tą rozmowę, to przecież ja bym tam rozwalił. Pozamiatał. To po prostu ten gość to mówi, o panie Krzysztofie, witamy pana na pokładzie, no nie? I później było tak zabawnie, że ja powiedziałem, dobra, nie dostałem tej roboty, to ja teraz robię różne rzeczy w tym kierunku, żeby gdzieś tam, wiesz, zdobywać doświadczenie, jeden kurs, drugi, trzeci, czwarty. Później dobra. Kupię tą budę i ją zamknę. Zemsta. Tak, tak, wiesz, idę, mówię, dobra, za rok aplikuję tam znowu, no nie? No i było, dobrze, tutaj proszę CV, zadzwonimy do pana. Jak się domyślacie, nie zadzwonili, no nie? Ale to mi nie przeszkodziło, mówię, dobra, okej, okay, idę dalej, robię swoje, no nie? I myślę, że czasami można byłoby gdzieś tam się, wiesz, potknąć, powiedzieć, chyba to jednak nie jest dla mnie, coś. A może w tym roku, jak złożysz, to będzie już okej. Okay. Wiesz co, już mnie to nie interesuje. Pamiętaj, Krzysiek, taką jedną rzecz i wy też zapamiętajcie, do roboty to są konie, praca to pasja. Mocne, panie Piotrze. Ja nie mówię na przykład, nie zdarzyło mi się chyba powiedzieć o pracy robota. Że mamy robotę do wykonania. Może jak pracowałem w tym budowie, to mogę tak powiedzieć. O, idę do roboty. Nie, chyba nie. To wydawało mi się takie po prostu trochę olewcze do stosunku tego, co robisz. Roboty wiesz, taki. Bo zależy jak na to patrzysz. Bo ja na przykład ja lubię swoją pracę, więc ja wstaję do pracy. Ale jak ja bym jej nie lubił, to bym wstawał do roboty. No tak, to tego było. Pamiętam, tego było. A... Mnie jest, ja tak czasami używam określenia, że to jest zakład pracy. Bo on mnie po prostu, to określenie mnie strasznie bawi. Tak, zakład takie, pracy takie, twoim drugim takie domem. Takie PRL-owskie. Tak. Nie? Bardzo, no. Więc tak, a była taka tabliczka. Śmieję, że jadę do zakładu pracy. Tak. Była też taka tabliczka mówię. W gabinecie na samym początku. Powinna zakład być pracy? Dalej. No. Była. A, było coś takiego na kleszczu. Tak, tak. Mm. Ja się Krzyśka chciałem pociągnąć za język, dlatego że Krzysiek miał bardzo ciekawą historię. Myślę, że wyciągnę ją teraz to ze mną, bo ona no, mocno podkopuje pewność siebie. Ja bym chciał wrzucić taką sytuację jedną Krzyśka. Mi na przykład osobiście nie zdarzyło tego. Max, co mi się zdarza ewentualnie, to pacjenci, którzy są kulturalnie na wizycie i na przykład nie przychodzą na kolejną. Spoko. Każdy ma możliwość wydawania pieniędzy, gdzie chce. Dawaj, wyciągaj wszystkie brudy. Natomiast u Krzyśka była taka sytuacja, że po prostu koleś, jak Krzysiek właśnie pracował tam kiedyś neurodentystyką, chyba bardziej PDTR mi się wydaje, tak, to po prostu koleś mówi, ja to dziękuję no było tak. I wychodzę. I w trakcie terapii. Tak. I chcę jego terapeutę. Ale tak zostałeś w gabinecie sam. Tak było, no. Była taka sytuacja. Spoko, jakby mogę o tym powiedzieć, bo to w ogóle nie mam żadnego problemu z tym, no nie? Bo sytuacja była taka, że facet przyszedł z kolanem. No i ja mówię, dobra, no to kolano, to trzeba zbadać kolano. No to jedziemy z testami. No i jakby tam na początku trzeba troszeczkę, znaczy ja lubię pacjenta wprowadzić w ogóle, o co chodzi z tymi testami, no bo jak nagle zaczynasz robić testy, no to nie wiadomo, o co kama. Więc jakby ja mu tam zrobiłem takie wprowadzenie, już widzę, że facet taki, chyba co tu będzie się odpierdzielało, no ale dobra, lecimy dalej. Widzę, że już jakby wiesz, jedną kartkę dostałem, no nie? No żółtą. Tak, żółta, no nie? Spoko. No ale jedziemy. No i jakby tam testuję i już w sumie doszedłem do tego, że to będzie to kolano, więc on, nie wiecie, no był zdziwiony, mówi, no przecież mówiłem od początku, że to kolano, nie? Tylko, że czasami mogłoby wyjść, że to jest, nie wiem, kostka, biodro, a akurat w tym przypadku wyszło kolano. No i ja już chciałem zacząć jakąś tam terapię, no więc zacząłem bodźcować to kolano, żeby zobaczyć, jaki tam konkretnie bodziec trzeba wprowadzić. No i gościu tak jak leżał, tak usiadł i mówi, nie wie pan co, ja to jak... Raz pan pcha mocniej, raz pan pcha słabiej, ja to w ogóle nie wiem, co tutaj się dzieje. I ja tak na początku mówię, no wie pan, no bo to wygląda inaczej, no wtedy były jeszcze, mieliśmy tą taką maszynę do mierzenia tej siły. I ja mówię, że no robiliśmy sobie tak na przykładzie właśnie tej maszyny, że jak robimy ten odruch wyhamowania, no to rzeczywiście trzeba mniej siły włożyć to, żeby ten mięsień się wyhamował, no i ta maszynka to pokazywała, że wtedy powiedzmy nie pchasz 10, tylko 5 i efekt jest ten sam. I mówi, no tak, ale pan nie ma tej maszynki, ja to nie wiem i w ogóle nie tyle, żeby był nieprzyjemny, bo w tym wszystkim był bardzo kulturalny, tylko ja nagle zrobiłem mentalny szpagat, i nie wiedziałem, czy go przekonywać jeszcze do tego, że no, jeszcze mam inne metody pracy i może czymś innym, czy po prostu on już był tak zamknięty na moją osobę, że po prostu podziękował i powiedział, że za to nie zapłaci. Ja powiedziałem, że okej, spoko, zejdę z panem tutaj na dół i powiem po prostu, że jest taka i inna sytuacja. I wtedy Patryk Wąsowski jakby mi na maksa uratował tyłek, bo przyjął tego pacjenta następnego dnia, także Patryka też bardzo pozdrawiam, jak słucha. I on właśnie stanął jakby za mną, że jakby no nie no, Krzysiek jakby no wiedział, co robi, tylko że on po prostu no innymi metodami pracuje. No i rzeczywiście tam byłaby taka sytuacja, żeby to zadziałało, no, tylko że po prostu to był taki pacjent, gdzie on był na maksa nastawiony na pracę strukturalną. To był facet, który jakieś tam sztuki walki ćwiczył
jest jakby przyzwyczajony raczej do ciężkich bodźców, a jakby w PDT-rze jest tak, że tam robisz po prostu puknięcie, smernięcie i to po prostu potrafi zrobić jakby już dosyć sporą robotę, no i on jakby po prostu nie kupi tej metody, no nie? I jakby tak się też zdarza i jakby no w sumie na razie miałem taką jedną sytuację, ale no spoko, no, takie coś też trzeba przeżyć i mówię, wtedy stanąłem w szpagacie w głowie i nie wiedziałem do końca, co zrobić. No teraz pewnie bym powiedział, okej, no spoko, no to może jakoś inaczej i luz. Ja bym zaproponowałbym coś po prostu innego, a wtedy to totalnie nie wiedziałem, co zrobić. Ja bym się z nim pożegnał. No ale wiesz, no, kurde, no przecież nie bez przesady, no jakby tak, nie po to się tam tyle uczyłem, żeby teraz po prostu no wiadomo, mówisz, że... Tak, bo to wiesz, to też nie chodzi o to, żeby kogoś przekonywać do tego, co robisz, no nie? Tak, znaczy ogólnie sytuacja jest taka, że każdy szukając pacjent znajdzie po prostu swoją po prostu idealną formę terapii. Tak samo jak na przykład zaczynasz wchodzić w temat medytacji i się okazuje, że ja to zwykłą medytację nie, bo koherencja serca love, a ja w ogóle nienawidzę koherencji serca, ja po prostu medytację uważności, a ja po prostu wjeżdżam i po prostu pracuję, nie wiem, nad centrami energetycznymi. No każdy sobie coś dla siebie znajdzie fajnego. Oczywiście, że tak. Niektórzy, co to jest medytacja? No. A tak, no to oni powinni znaleźć coś dla siebie, jak nie wiedzą, co to jest, bo okazuje się, że po prostu olewają bardzo istotny temat swojego zdrowia, mocno. O to w ogóle z tym zdrowiem też jest taka sytuacja, że jak gdzieś tam ostatnio była taka sytuacja, że ktoś tam właśnie mówi, że kurde, ja nieleczko mnie to spotyka, ja prowadzę ultra zdrowy, sportowy tryb życia. Mówię to właśnie ultramaratończyk górski. Ultra zdrowy, sportowy. I ja mówię, okej, okay, ale wiesz co, tak sobie rozmawialiśmy i okazuje się, że żywi to się jeszcze jako tako. Mhm. Ale jeśli chodzi o te treningi, to one są ekstremalnie mordercze. Jeśli chodzi o kwestię mentalu, to nic nie robił nigdy, no nie? Więc ja mówię, no to wiesz, jakby to tak... Bo prawdopodobnie to jest zagłuszanie problemu, tak. Jakiegoś bólu mentalnego, bólem fizycznym. Tak, ten to, men. To jakby to mówię w ogóle z czystym sumieniem, bo tak. Akurat to środowisko sportowe dosyć dobrze znam. I też jeśli ktoś się łudzi tym, że sport jest zdrowy, to w ogóle powinien wyjść z tego pociągu, nie? Bo to w ogóle nie jest to. Tak, tak. No więc zdrowa ja mówię, też że... rekreacja, jak sobie też idzie chyba... człowiek do parku pobiegać albo po lesie, to trochę jest fajnie, nie? Ale to ma swoje jakieś zdrowe granice. Też mi chyba nie polubił. Powiedziałem, że wiesz co, no tak patrzę pod świadomością do max, no to w 60% o nie dbasz, więc powiem ci, to jest takie... Średnia Polska, nawet poniżej pewnie. To był cios w twarz. Tak, no dla i, ultrasa. Ale, nie, ale wiesz, no, tak. W sumie jakby 30% nie robisz w ogóle, a z jedzeniem tak trochę, no nie? No to raczej też było takie, że po prostu ładuje tam, wiesz, białeczko tam full ostro, kurczaczek z ryżem i to takie, wiesz, no niespecjalnie jakby nie kreatyna i robisz się. I broku. Wiecie co, jakby fajnie w takim razie, Krzysiek, że coś takiego powiedziałeś tutaj w tym kontekście, co też nie powinno nas zrazić, bo teoretycznie nie ma jakby... Nie wszyscy pacjenci są dla nas, no kurde, no też trzeba się z tym tak, pogodzić. No dokładnie tak. Tak samo jak, wiesz, dostałem tą opinię, no nie, 1/5 gwiazdek, że projekt masaż bez masażu, no nie, no jakby, no wow, no super. No, nie? 100% racji. Dlatego zrozumieć. Jesteśmy na etapie zmiany nazwy, bo tam tak, kurde, nic nie masuje, no nie, jakby... No tak. No. Jakby ja uważam też, że w większości powinniśmy się wyzbyć takiego myślenia, że jesteśmy na maksa od pomagania. I już jakby prostuję, o co chodzi. Od służby chodzi ci. Tak, bo wiesz co, jakby, bo to się dosyć mocno wiąże z tym, że ja na maksa się wypalam, żeby tobie było lepiej. Mhm. A to nie chodzi o to, że ja mam chcieć bardziej niż ty. Nie? Ja po prostu jestem bardziej takim drogowskazem na ścieżce twojego zdrowia, no nie? Że jak ci powiem, że na przykład jak zrobimy to, to i to, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że ten ból po prostu zniknie. I jak zrobimy te trzy rzeczy i one nie pomogą, to wtedy zrobimy jakieś następne. No nie, a nie, że na przykład, wiesz, ja mówię, o, dobrze, to ja teraz pomasuję to, co pani chce, o, to ja teraz zrobię tamto, o, to coś tam, to jak pani do mnie przyjdzie, to jeszcze zrobimy więcej, no nie? No bo... Tak, bo to jest coś, co po prostu bezpośrednio ci zaburza twoją pewność siebie, no bo dokładnie. Się okazuje, że po prostu umiesz mniej niż pacjenci, którzy do ciebie przychodzą, nie? No. Skoro się na coś takiego... Wiesz, godzisz, i właśnie i to, co ty też powiedziałeś wcześniej, Maćku, że oranie głowy sobie, dlaczego ktoś do mnie nie przyszedł, no nie? I no to jakby cały czas jakby krążymy wokół tego, co też Piotrek powiedział, to co ty, no jakby no jak bombardujemy sobie głowę czymś, co jest dobre, bo teraz tak, pomyślmy sobie, ile w trakcie dnia myślimy o tym, że czegoś nie zrobiliśmy, o, jesteśmy nie tacy, moglibyśmy zrobić coś lepiej, a za ile rzeczy tak naprawdę powiemy sobie, kurde, spoko, że to zrobiłeś. Tak, tak, tak. O, tutaj jesteś fajny, o, tutaj jesteś miły, tutaj jesteś dobry. Dlatego właśnie, znowu, totalnie narzędziem, które lubię, robię i polecam,
to jest po prostu ten dziennik wdzięczności. Tak. Bo on ci po prostu nagle jak, jakby to po sobie zauważyłem, że siadam sobie, bo teraz mam taki nawyk, że po prostu siadam co wieczór i sobie piszę jedną stronę. I tak na początku myślę, kurczę, z jedną stronę, tak może na początku to jest za dużo, może napiszę trzy rzeczy, nie? Ale tak pomyślałem, dobra, napiszę sobie po prostu, przypomnę sobie maksymalnie dużo tych rzeczy, jakie były. No i się nagle okazuje, że jakby tak, jak sobie tylko zadasz pytanie, co mnie dzisiaj fajnego spotkało i za co mogę być wdzięczny, to nie od razu wszystko do głowy przychodzi. Może ci się skojarzy jakaś jedna pierwsza sytuacja, a później sobie jakby po nic do kłębka idziesz, myślisz, kurczę, a tutaj to na przykład ktoś dla mnie zrobił coś dobrego, albo ja miałem fajną okazję, żeby zadbać o siebie, albo ja miałem okazję, żeby komuś pomóc i po prostu z racji tego było miło, nie? Mhm. Albo po prostu, że mogę być wdzięczny za jakieś inne drobne sytuacje i się nagle okazuje, że jest ich bardzo dużo w ciągu dnia. I nawet jak mamy wtedy jakiś taki wieczorem jakieś takie przemyślenie, że nawet coś jednego nas spotkało kiepskiego w ciągu dnia, to nagle się okazuje, że tych dobrych rzeczy było bardzo dużo. Nie? Tak, ale to też może kogoś na przykład przerazić, bo oczywiście myślę, że każdego spotkało sporo i pewnie tą stronę mógłby każdy napisać, natomiast na początku jesteśmy nastawieni na te rzeczy negatywne, więc nawet zaczęcie od jednej rzeczy i wiesz... Dokładnie. Jedna ja tutaj też jedna mówiłem rzecz... tylko o tak, sobie. Tak, to tak, tak, jak chcecie sobie pisać takie swoje notatki, to napisanie jednej, dwóch rzeczy, one też nie muszą zawsze dotyczyć tego dnia. Tak, to jasne. Może być tak, że można nawet być, no nie wiem, wdzięcznym za to, że masz dach nad głową i że po prostu ci nie kapie, nie? Mhm. I że jesteś, nie wiem, bezpieczny i tak dalej. Więc to tak, są tak, rzeczy, tak. Których też no, nie myślimy o tym na co dzień, bo się przyzwyczajamy do tego, że jest nam dobrze w niektórych aspektach. Tak, i przestajemy to doceniać. Nie? Właśnie tak, że jak się do czegoś przyzwyczajasz, to jest dla ciebie tak na maksa naturalne, że mówisz, no przecież ja to mam, no nie? I nie myślisz o tym, że fajnie, że to mam, że to posiadam, nie? Że się dopracowałem tego, no nie? Tak, tutaj znowu też to jest związane troszeczkę z pewnością siebie, więc ten temat pociągnę. Niedawno tak rozmawiałem z jedną koleżanką na ten temat, gdzie akurat ona wypunktowała, że są ludzie, którzy mają takie bardzo niefajne zachowanie w stylu, jak zaczynasz dla kogoś coś robić. Na przykład ktoś cię raz na przykład o coś poprosi, i ty to zrobisz raz, drugi raz, gdzieś tam trzeci raz i w sumie później cię przestaje o to prosić, żebyś to robił. Mhm. I ty na przykład cały czas coś robisz, nie? I się nagle później okazuje, że z jakiegoś powodu tego nie zrobisz. I ktoś jest na ciebie bardzo zły i ma pretensje, że w ogóle wiesz, co ty sobie, jaja sobie robisz, że tego nie robisz, nie? Tak. No to był kiedyś taki kawał w związku z tym, że ktoś po prostu przychodząc do kościoła zostawiał tam żebrakowi 5 zł. I tak to trwało miesiącami i w końcu przestawał mu dawać tą piątkę i tam mu rzucił chyba złotówkę albo i nic. No i ten żebrak tak, ej, halo, a gdzie moje 5 zł? Tak się mówi, no nie, no wiesz co, teraz no, nie mam siana, no bo syna wysłałem na studia. Nie, no ja rozumiem, że syna na studia, no ale czemu na mój koszt? Nie? I teraz znowu jest tak, że takie sytuacje mogą tą nam pewność siebie trochę podkopywać. Jak my coś robimy tak... Jeszcze bym tylko tak wrócił do kwestii, które powiedział Krzysiek pod kątem tego, że my bardzo staramy się pomóc pacjentom. Bo rzeczywiście idąc do pracy, wstając rano, mając rzeczywiście ten kalendarz wypełniony, no, każda osoba, która do nas przychodzi, to przychodzi po jakąś tam pomoc. No i my jesteśmy po to, żeby pomóc. Ale ja bardzo sobie stawiam i cenię taką prostą komunikację. Tak jak było z tymi tabletkami wyborem, tak samo przekazuję informację jedną, mam taki ulubiony nawet cytat, że ja sobie oka za kogoś nie wydubię. Chociażbym chciał, to ja tego nie zrobię. Tak, też jeszcze porównuję to do tego, że fajnie się gra w ping-ponga o ścianę, ale jak się z kimś gra w ping-ponga, jest przyjemniej. Więc staram się tych pacjentów tak trochę podejść, tak ich namówić, żeby rzeczywiście uznali to, że jest ich pomysłem fajnym, gdybyśmy my mogli współpracować. I jak my jesteśmy tym drogowskazem, o którym mówił Krzysiek, to rzeczywiście mówimy, ta droga będzie trochę dłuższa. Może trochę cięższa, ale w ogólnym rozrachunku to idąc w tę stronę będziesz miał więcej tych korzyści prozdrowotnych dla siebie. A zdarza się często tak, że oni po prostu chcą tą na skróty, że szybko, że fajnie i tak dalej, ale potem znowu ta droga do nas zawraca i znowu stajemy my. Ja wtedy już mówię halo. Ty to jesteś haker umysłu. Tak. Nie no, ale też czasami wiesz, tu krótko chcą, bo na przykład nie wiedzą, że jest druga inna, dłuższa, w konsekwencji lepsza, bo czasami po prostu ktoś jakby
właśnie ta komunikacja nie wytłumaczy dobrze pacjentowi, o co chodzi, bo u mnie na przykład tak się zdarza częściej, pacjenci to sytuacja jest odwrotna i mówię, że na przykład oni nie wierzą w to, że jak boli kolan, to ktoś zrobi coś z kolanem i im pomoże. No przecież dlaczego te kolana miały być problematyczne, przynajmniej upadli na niego i tak dalej. Przecież to wiadomo, że to jest ból rzutowany, więc może byśmy znaleźli cokolwiek, no. Bo ich na przykład męczy sytuacja taka, że jak przychodzą do terapeutów, a wiem, że tacy specjaliści są, a gdzie typu, okej, okay, to wybierze pani sobie trzy rzeczy, które panią teraz bolą, to będziemy sobie tam robić. I wiadomo, bark, kolano i lędźwie pokazuję, na koniec. Że na kanapkę. Podświadomo i po prostu śmiałem się z pewnej grupy zawodowej w tym momencie. Tak. Nie, sam też pracuję, to też zdarza mi się. Tak, ale nie oszukuję się, że to jest anatomia, nie? Nie oszukuję się. Ale to, co jeszcze ty, Maciek, mówiłeś w kontekście tego, że jak pacjent mówi, że no masowałem tutaj, było trochę lepiej, ale znowu wróciło i znowu tutaj, żeby ktoś mi pomasował, no jakby... Jest to powiedzenie takie, że no jakby no głupotem jest robić to samo i oczekiwać innego rezultatu, no nie? Więc jakby ja też nieraz powiedziałem to pacjentowi i jest takie, ale no jak to? Ja mówię, no tak to, bo może właśnie byśmy poszukali czegoś innego rzeczywiście, zamiast jakby no... Myślę, że okej, pomasuję i może się magicznie odmieni tej los, no nie? Mm. Tak, albo i nie. Ale wiem, że raczej nie, no bo dlaczego miałbyś. Bo tam właśnie, wiesz, w kontekście tego, tego komentarza tam właśnie, że projekt masaż bez masażu, no to było tak, że ja wypytałem, nie, że tam chodziło o biodro. I facet mówi, że tak, jak roluje, jest spoko, ale jak przestaje rolować, to już nie jest spoko. I ja mówię tak, czyli jak pan roluje, to jest okej, tak? No tak. Jak pan nie roluje tego miejsca, to już nie jest okej, tak? Mówi, no tak. Czyli trzeba rolować non stop. No taki był wniosek, no nie? I ja mówię, no to znaczy, że jeżeli pan tutaj zrobił coś i to miałby pomysł, to raczej by się utrzymywało, tak? A on, no tak. I ja mówię, okej. Okay. Czyli ja mam to zrobić, tak? Czyli nadal mam masować to, no nie? No jakby, no wiecie, no to było takie drążenie skały, no ale tam nie wydrążyłem, no nie? Bo tam po prostu... droga była za długa, komunikat był za długi. Farba na ręce, tak odcisnęła, patrz. Teraz moje ręce są zawsze z panem. Dopóki pan się nie umyje. No. Tak, no ale no właśnie to jest to, że oczekiwanie czegoś innego w zamian za to samo. Tak. My jeszcze tak zwracamy uwagi, nam łatwiej tak chyba o tym rozmawiać, ale tu też wyszedłbym chyba od takiej podstawy, że rzeczywiście pacjent do nas przychodzi. Załóżmy, że ufa nam. Mm. Załóżmy, że nam nie będzie mówił, co mamy robić. Załóżmy, że super wyglądamy, bo mamy tą kamizelkę w połowie z zielonym kombinezonem. To tutaj brakiem pewności siebie w działaniu może być problem po prostu też takiego zebrania dobrego wywiadu. Mm-hmm. Mam wrażenie, że rzeczywiście te rzeczy, które, bo załóżmy, wiemy, w jaki sposób pytać pacjenta, wiemy, jak możemy sobie to łączyć, to być może tu jest ta kwestia, że niektórzy nie wiedzą, o co zapytać. Potem się gdzieś pogubią. Coś im wyjdzie nie tak. Więc tu zwracałbym też uwagę na po prostu taki skrupulatny, rzetelny wywiad, na który można nawet poświęcić sobie 15 minut takiej terapii, bo pierwsza zawsze wychodzę z założenia, że taka wizyta to jest trochę konsultacja, trochę podstawy terapii, trochę już wskazanie pewnego kierunku, ale rzeczywiście nie bagatelizowałbym tego, że przychodzi do na przykład pana Mariana jakiegoś pacjenta, a pan Marian mówi, co boli? Piersiowy? Dobra, ładujemy w ten piersiowy i tyle. Trzeba jednak wypytać. To też zbuduje pewne takie racjonalne wnioskowanie kliniczne, które w konsekwencji doprowadzi do tego, że okej, zrobiłem to dobrze, fajny wywiad, zaproponowałem odpowiednie środki terapii, ja sobie to dobrze jeszcze potestowałem w międzyczasie. Mhm. Pacjent daje taki pozytywny feedback, że słuchaj, jest spoko, utrzymuje się, że jest w porządku, więc ja mam na przykład jeszcze jakieś rzeczy i chciałbym sobie nad tym popracować, co ty na to. Więc to może to jest ta kwestia, na którą warto byłoby się też skupić, pochylić, żeby nie bagatelizować pewnych takich podstaw, bo może ktoś oczekiwać, że zobaczy tytuł jak budować pewność siebie, to dostanie jakieś protipy, że game changery w ogóle i totalnie się to zmieni. Nie, ja wychodzę od tych podstaw. Komunikacja, wyjaśnianie sytuacji, nie różnicowanie na zasadzie, że tu ja jestem terapeutą, a ty jesteś pacjentem, się nie możesz odezwać, bo ja też mam taką terapię, że bardzo lubię łamać pewnego rodzaju bariery, ja lubię się trochę pośmiać, czasami mam pacjentów, którzy już czują taki luz po którejś wizycie, że jakieś kawały sobie opowiadamy, więc taka relacja jest koleżeńska, pomimo tego, że jednak uznanie tego autorytetu, tej pozycji jest. Więc te podstawy, komunikacja, wywiad,
Bezpośrednio tak. To jest dla mnie i tutaj. I dokładnie, co byś robił, nawet jeżeli te testy na pewno wydają się dziwne, to pytanie jakby tłumaczenia im jakby po co, że teraz sprawdzimy sobie, jak pani układ nerwowy reaguje na bodźce. Jeżeli reaguje kiepsko, zobaczymy sobie, dlaczego reaguje kiepsko. Jak dowiemy się, dlaczego reaguje kiepsko, to zaproponuję pani terapię, którą będziemy robili i ja za bardzo innej opcji nie widzę chodzenia tego naokoło, gdyż życie pokazało mi wiele razy, że to jest bez sensu. Tak. Dokładnie. Okej. Okay. No, no i myślę, że jeszcze jednym takim ważnym elementem jest wiedza. A to no generalnie, tak, no bo jeśli po prostu mamy tą wiedzę bardzo słabą i nie jesteśmy w stanie odpowiadać po prostu na pytania, które są nam zadawane w trakcie terapii, no i po prostu pacjent nas pyta, no ale no jakby co mi jest, albo po prostu, no a to co pan robi, to jakby co to jest, nie? Ale jakby jest... zupełnie normalne pytanie, tak, które ma rację bytu, albo żeby się tam pojawiło, jest, nie? Albo po co to jest? I albo my po wyszło prostu mi byśmy... podwyższono OB i CRP, co to znaczy? Taki, no, podstawa uważam, tak? Może być, nie? Hmm. Tak. I teraz jeśli my nie umiemy w ogóle odpowiedzieć na tego typu pytania, no to dajemy taki komunikat, że nie jesteśmy kompetentni. No i oczywiście też to będzie cały czas podważało tą naszą pewność siebie, no bo się okazuje po prostu, że no, że nie jesteśmy w stanie w jakiś efektywny sposób tego komuś zakomunikować, no bo teoretycznie może być tak, że mamy małą wiedzę teoretyczną, ale w praktyce umiemy coś bardzo dobrze zrobić. Mhm. No ale jednak ta komunikacja tutaj też jest bardzo ważna, no bo każdy, kto przychodzi do nas, to nie przychodzi tylko po to, żeby mu zabrać problem bólowy, no ale jakby no istotne jest tutaj to, żeby ktoś się też poczuł taki zaopiekowany w tym wszystkim. Że jest w dobrych rękach, że jest dobrze przebadany. Często też chciałby usłyszeć, że nie jest mu coś bardzo poważnego. Więc no, też musimy komuś dać taką pewność, że problem jest natury funkcjonalnej, a nie jest czymś tam po prostu zrujnowanym. No bo znowu przychodzą do nas ludzie ze swoimi przekonaniami na swój temat. Mogą być przerażeni tym, że mają nieodwracalnie zepsuty kręgosłup. Spróchniały i po prostu tam nic nie można z tym albo zrobić. Dyskopatię. Nie? Albo dyskopatię, albo coś innego. Więc znowu, no my, tylko, że, rzeczy. Tak, tylko że my też powinniśmy jakby na tyle umieć zebrać właśnie wywiad kliniczny, o którym mówił Piotrek, i jakoś poprowadzić to dalej, wywnioskować. Czasami też komuś zasugerować, że może wypadałoby zrobić jeszcze jakieś badania, co widzę, że też jest pewnego rodzaju problemem z pewnością siebie, żeby to zaproponować, bo dużo osób w ogóle nie proponuje. Bo z kolei martwi się o to, że bo jak ktoś będzie miał zrobić dodatkowe badania, to może nie będzie chciał, to mu nie zaproponuje, coś tam. To jest bardzo ważne. Nigdy nie dostałem żadnego negatywnego komentarza od pacjenta w związku z tym, że poprosiłem o zrobienie jeszcze jakiegoś badania. Tu w drugą stronę. Czasami tak. Jest tak, że okay, dostałem bardzo dużo pozytywnych feedbacków w związku z tym, że kogoś wysłałem na dodatkowe badania do innego specjalisty, bo to czasami podkopuje tą pewność siebie. Ja na przykład kiedyś tak miałem, tak mi się wydawało, nie? Że jeśli ja wyślę pacjenta do kogoś innego, to dam do zrozumienia, że jestem kiepskim specjalistą i ktoś inny po prostu zrobi to lepiej. I obecnie w ogóle nie mam z tym żadnego problemu. Po prostu wiem, że ktoś się zajmuje trochę inną działką, czy po prostu jest specjalistą od zupełnie czegoś innego. No jeśli wyślę do lekarza, to jest w porządku, no ja nie jestem lekarzem, nie? Wyślę na badania krwi, no spoko, no ja ich nie zrobię w gabinecie. Tak? A wiem, że jest to po prostu u tego pacjenta potrzebne. Jeszcze w drugą stronę też inaczej, jeżeli byłaby taka sytuacja, że masz myśl, że chcesz wysłać pacjenta, ale nie jesteś w stanie mu tego zakomunikować, a co gorsze, w jakiś sposób pogorszysz stan tego pacjenta to i on potem zrobi badania, co w konsekwencji przełoży się na to, że zarzuca, pomimo że niekoniecznie musieliśmy fizycznie zrobić jakąś krzywdę, tylko rzeczywiście ten stan jest i tak już tam kiepski, to w czasie, tak, no to może być sytuacja, że to wtedy zaburzy tę pewność siebie. Więc budowaniem pewności siebie, trzeba to ugryźć tak, że budowaniem pewności siebie jest umiejętność właśnie odesłania do tego specjalisty. Ale ja myślę, że to też jest jakby związane z tym, że jak znasz swój limit, że nie jesteś w stanie czegoś właśnie zrobić, to też jakby to ci buduje, bo wtedy tak naprawdę jesteś szczery ze sobą, z pacjentem, że na przykład, wie pani co, spróbujmy na przykład 2-3 wizyty. Jeżeli w przeciągu tych 2-3 wizyt nic kompletnie nie ruszy, no to w takim razie albo ja nie jestem dla pani jako terapeuta i moje metody nie są jakby tutaj spoko, albo po prostu potrzeba innych metod i czegoś w ogóle zupełnie innego, ale wtedy znowu jakby dajemy tą drogę dla pacjenta. Tak. Więc ja mam takie 3 przemyślenia, które będą chyba zbliżały się powoli do końca naszego wywodu. Mianowicie, bo wcześniej to powiedziałem, że na przykład jak ktoś na przykład biczuje i to obniża mu pewność siebie, dlaczego jakiś pacjent nie przyszedł do niego, to najczęściej pacjenci zostawiają, i to jest chyba nawet obowiązek, numer telefonu, więc zawsze można dzwonić typu
hej, jakby co się stało, że pani trafiła na wizytę. I ona mówi, że no tak niekoniecznie, na przykład wtedy możemy polecić kogoś, jasne, możemy go stać na badania, przedwierdziwi państwo, jakby dokładnie taka reakcja nie powinna za bardzo się wydarzyć po terapii, którą zaproponowałam, więc może coś jest rzeczywiście tak, żeby było bezpiecznie, idźmy sobie na, zróbmy sobie badania krwi, po prostu, na przykład, no nie, albo coś innego. Jasne. Albo wyślijmy do specjalisty, na przykład, bo podejrzewamy, że kurde, u tej pani to jednak psychoterapia bardziej niż stricte nasza praca i to na przykład okazuje się, że albo się może okazać, że po prostu ktoś wypisał się, bo się czuje świetnie. Jasne. I to się bardzo często zdarza. Co nam podbije pewność siebie mocno. Ty, wow, kurde, jedna terapia, takie problemy, kurde, no czad, no nie, super. Mm-hmm. Więc można zadzwonić. Druga sytuacja jest taka, że tutaj Maciek na początku wywodu tutaj naszego mówił o środowisku, które jest wspierające. Nam się też łatwo mówi, bo pracujemy takimi metodami, powiedzmy, niestandardowymi, ale jesteśmy w środowisku, które pracuje jest bardzo wspierające i się wszyscy mocno nakręcają, a wyobraźcie sobie, że wy chcecie wyjść ponad szereg, pracujecie sobie w jakimś miejscu, które teoretycznie wspiera nic nie robienie i panią Grażynę, która, nie obliczam żadnej Grażynie, ale przed panią Grażynię, która po prostu robi ultradźwięki i wyjście poza szereg jest niefajne, bo co w takim razie ona ma zapewniać pacjentowi, skoro nie umie takich rzeczy jak ty? I się okazuje, że to powoduje, że ktoś mówi, co ty w ogóle odpierdzielasz, zostaw w spokoju, po prostu po co ci z tym pacjentem, po prostu zrób mu wersję demo i tak zrób tensy dalej. I przerwę za 15 minut, ptasie mleczko czeka na stole, mordo, ile można. Że to ci bez siebie, tylko mówisz, kurde, no ja chcę wyjść, a oni mi nie pozwalają, system nie pozwala, znajomi za bardzo nie chcą. I ktoś mówi, ale zrobimy, słuchaj, terapię, po prostu, no nawet pacjent, bo to jakaś somatyzacja emocjonalna, tak siadł, normalnie kol przed bólami obu kolan i nie boli go, no nie, po prostu wszedł z kulami, wyszedł bez, no nie, mówi, co ty w ogóle robisz? Co ty ćpasz? No nie, idź do domu w ogóle. Wyśpij się, to jest niemożliwe. Zrób sobie chibo i tyle. Nie ma badań. A żółte czy niebieskie? Żółte. Nie ma badań na to, no nie? Nie ma badań. To jest mój ulubiony argument. Na to nie ma badań. Tak, tak. A to kiedy się dzieje, Maciek? Wiem, że chcesz teraz powiedzieć, że na większość rzeczy nie ma badań. Spokojnie, będzie odcinek specjalny dla ciebie dedykowany. Nie miałem zamiaru już tego teraz ciągnąć. To jest długi temat. I tak się jeszcze, coś jeszcze chciałem po prostu przekazać. O trzech wnioskach. Tak, no właśnie powiedziałem jeden, dzwonienie, powiedziałem o tym z opcji wspierającej i no, zapomniałem. Mówiliśmy ostatnio o odsyłaniu, o tych limitach. Nie, ja chyba już, to... chyba mi chodziło jednak o dwóch, tylko tak rozbiłem może sobie. Ta, może dwóch. Może chodzi mi o nie ma badań. Mogło tak być. I tyle. Bardzo dużo fajnych tipów myślę, że tutaj wpadło pod kątem też nie biczowania się, dowiedzenia się, dlaczego nie idzie ta terapia. Środowiska, przekonań. Komunikacji, środowiska, przekonań, wspieraniu się nawzajem, a jeżeli po prostu gdzieś miejsce nas nie wspiera, rodzina nas nie wspiera, nikt nas nie wspiera, bo wiesz, czasami po prostu wracasz z kursu taki zajarany, chcesz sprawdzić kogoś i rzucasz sobie na przykład, nie wiem, żonę, dziewczynę, po prostu męża, mamę, ojca, gdzieś należą. Ale pokazać. Jednocześnie żonę i dziewczynę? No tak. Nie oddzielnie. No. Nie, rzucasz ich i tego, to wtedy taki rzucisz należankę i nie pójdzie, a jednocześnie to była żona i dziewczyna, to nie dziw się. On nie pójdzie w jednym miejscu. Mało, wiadomo, że nie, po prostu. Ja jestem szczęśliwy, że na to, żeby nie było tak, żadnych dziewczyn tutaj nie posiadam. Mam kawał na koniec. Na koniec? Dobra, zakończysz kawałem. Będzie petarda, leci już. Komunikacja padła też fajnie, ale też chodziło mi o tym, że po prostu dużo osób nam odcina skrzydła sami i potem my się tak nakręcamy i potem sobie jeszcze sami odcinamy kolejne, bo się okazuje, że naprawdę, serio, tutaj, w ten sposób. A, miałem jedną rzecz, słuchajcie, wiem, którą, bo to rzeczywiście były trzy rzeczy w takim razie się okazuje. Chodzi o to, że my powinniśmy sami wierzyć i ufać takim modelom pracy. Bo i to no jest częsty problem. To jest częsty problem, że po prostu my chcemy kogoś, wiecie, popchnąć w jakimś kierunku, że dokładny wywiad, dokładny niustyka, dokładna ocena, dokładne wszystko, po czym nas coś boli i idziesz do kumpla, wiesz, to weź mi strzel z lędźwi, bo coś mi tam chrupie, no nie? Coś mnie boli, w ogóle nie mogę się wyspać, no nie? Tak, to jest tak na takiej zasadzie, że ej, idź tam, jest super, a ty, a ja tu postoję. Tak, to się tak, bo i po prostu na kursach to widać czasami, no nie? Że tutaj przekazujemy, szukajcie dokładnie, styka, sprawdźcie sobie, skąd macie te problemy, a ktoś mówi, dobra. To u pacjentów, weźmy tutaj karczuszek. I wiesz, masło, karczuszku jest zawsze spoko, tak, nawet jeśli nie pomoże. Jeżeli tak, to się nie pomoże. Przynajmniej jest miło. Mi się czasami zdarzyło po prostu, komuś tam, wiesz, mi tam plecy zrób, no nie? I coś mi zrobię, tak wstaję i mówię, kurde, nie da się bez innej styki, no nie? Pomogło. Tylko się wycierpiałem na tym. I już po prostu nie ma takiej możliwości. Bardzo wierzę w tę terapię, poddaję się takiej terapii, nie narzucam pracy terapeutom, którzy tak pracują. Po prostu kładę się i po prostu no, zróbcie, sprawdźcie, ocencie.
naprawcie mnie, bo po prostu no nie ma innej opcji, po prostu to tak działa, widzę, że tak działa. Więc też po prostu mocna wiara w to, że to, co robię, jest dobre. Bo jak ja nie wierzę w to, co robię, jest dobre, to nikt nie wierzy w to, co robię, jest dobre i tak na siebie nie może być dobre, no bo jak? Czyli uczymy się na porażkach, ale skupiamy się na sukcesach. To było dobre. Bierzemy pod uwagę, jakie mamy wady i zalety. Tu jeszcze ta rzecz, która jest istotna, wszystko w swoim tempie. Tak. Nie patrzymy się na innych. Warto się kimś inspirować, nie? No jasne. Bo na przykład wy byliście, dalej jesteście inspiracją mojej praktyki, bo my się poznaliśmy w okolicznościach na szkoleniu. Mm, nie jest tak w ogóle, ostatnio mi tak mówił. Chodzi o to, że ale to wolno się kimś inspirować, ale nie oczekiwać pewnych rzeczy tak szybko, bo na wszystko przyjdzie czas. Więc to są takie rzeczy, które tutaj warto brać pod uwagę. Super. Wiesz, tak w stylu, wiesz, zanim chcesz biegać, to najpierw naucz się chodzić, no nie? I tak. No. A jeszcze tyle złotych myśli. A wcześniej jak stać, ktoś to spi- czworakować. No. A jak ktoś to wszystko spisze w komentarzu, to normalnie piguła powstaje złotych rad. Tak, znaczy ogólnie to było takie fajne, ale ktoś ma z tym problem, to moim zdaniem powinien wrócić jeszcze raz i po prostu zrobić sobie notatki z tego podcastu, bo naprawdę brzmiało super, dużo fajnych rzeczy. I został nam dowcip Maćka na koniec. Nie, on teraz już nie będzie śmieszny, więc ja go napiszę w komentarzu pod filmem. Okay. Tak? On byłby śmieszny tylko wtedy. O kurde, bo powiedział, że jest Patryk, stop, pauza. To jest żart, bo nie ma razem. Innej opcji, żeby ten żart był śmieszny. Tak. Panowie, bardzo wam dziękujemy. Dzięki. Myślę, że po prostu ten podcast nie byłby tak dobry, byśmy go zrobili z kimkolwiek innym, a nie z wami. Bo to było naprawdę dobre. Zgadzam. Naprawdę dobre. Taki neurocoaching siadł tutaj naprawdę mocno. Fajnie. Czy my mamy jakiś taki rzecz zawsze, bo chcemy po prostu call to action jakiś zrobić na koniec? Nie. Mam jeden. Mamy? No wiesz, dobra, to, tak, bo teoretycznie to nie. Kiedy to będzie? A to będzie jutro. To myślałem, że to będzie blisko świąt, to bym powiedział, że wiesz, odpocznijcie. Ale dawno nie mówiliśmy o tym, bo oczywiście wszystkie podcasty, jak chcecie na przyszłość wiedzieć, to one są na YouTubie, są na Spotify, są na Apple Podcast. I fajnie byłoby, bo ja ostatnio nie patrzyłem, nie wiem, czy to się pojawiło, ale po prostu subskrypcja na tych kanałach, znaczenia po prostu śledzenia nas i jakaś fajny na Apple Podcast, na iTunesie opis, że neurofiki są fajne, bo... Albo nie są fajne, bo... Ale są fajne. Też tak może być, po prostu wątpię, żeby ktoś doczekał godzinę 16 i napisał, że nie są fajne, bo... Więc jak już jesteście tu, słyszycie to, to napiszcie po prostu, dlaczego są fajne, a my po prostu przeczytamy sobie następnym razem jakiś fajny albo komentarz. Albo właśnie wiesz, jak dosłuchałeś do tego miejsca, to napisz w komentarzu jakieś tam słowo. To robiliśmy już, tak to tak? działa. Rzeczywiście ludzie okay, słuchają. No, ludzie słuchają, tak. Więc może po prostu dzisiaj, żeby nie było za dużo, to nas interesuje po prostu recenzja naszego podcastu po to, żeby nam podniosła się pewność siebie jako dobrych podcasterów. Dobra. Tak. Fajnie. Dziękujemy wam bardzo. Dziękujemy. Dzięki.